No hej, witajcie w kolejnym filmie, tym razem troszeczkę bardziej pogadankowym. Dzisiaj stwierdziłem, że będę starał się o włączenie zarabienia na kanale, a dokładnie wspieranie kanału. I będę starał wam się przedstawić feature tego oraz jak to wygląda z punktu widzenia mnie i was, co za to będziecie mieli, jakie z tego profity. Oczywiście wszystko będzie tak się edycji, dodawanie nowych progów. Na razie ustawiłem 3, które są w trakcie sprawdzania. Ceny tych progów widzicie, a na następnym slajdzie przedstawię wam po prostu, co za to otrzymacie. Jak widzicie, też tutaj dodatkowe są plakietki emotikony. Przepraszam za Kubę, ale to jest Kuba. Tutaj oczywiście będą też w trakcie edycji, to są na razie takie tymczasowe. Może przejdziemy do miejsca, dlaczego to robię. No, tak jak tutaj właśnie wspominałem, dlaczego to robię? Przede wszystkim, żeby włączyć czaty na YouTube dla tych, którzy chcą normalnie ze mną porozmawiać na temat gier lub sytuacji, które interesują mnie bądź ludzi, z którymi rozmawiam. Oraz po prostu, wiadomo, no, każde zainteresowanie kosztuje opłaty i tak dalej, ale to nie jest z tym. Przejdźmy do mięska, czyli opowiedzenie, co daje mi, widzowi, wsparcie kanału. Przede wszystkim, poziom pierwszy. Tutaj, jak widzicie, ładnie jest to przede wszystkim. Przepraszam. Plakietki lojalnościowe, widoczne przy Twojej nazwie użytkownika, w komentarzach i na czacie na żywo. Niestandardowe emotikon, z którego można korzystać na czacie na żywo. Dostęp do czatu na żywo tylko dla wspierających. Tak, to jest pierwszy poziom. Drugi poziom to jest dostęp do bonusów poprzednich, czyli wszystko to, co jest na najniższym, plus zagrania ze mną w grę oraz wybranie mi ewentualnie na 2 godziny konkretną grę, którą mam w bibliotece, czyli mogę ją ściągnąć i mogę zagrać, lub jest ona free to play, czyli wymagałoby to po prostu dodania do biblioteki, bo wiadomo, nie stać mnie na kupowanie nowych gier, chyba że ewentualnie uzyskam dostęp. I trzeci poziom, dostęp do bonusów poprzednich, tak jak w poprzednim poziomie, i co miesięczny giveaway specjalny dla fanów. Jeśli wracam do tego drugiego poziomu, dodam informację, że 2 godziny na konkretną grę to jest raz w miesiącu. Obojętnie jaki termin, raz w miesiącu wybiera się mi grę, czyli co miesiąc 2 godziny z konkretnym materiałem. Oczywiście będę też słuchał się waszych sugestii co do poziomu wsparcia kanału. Też będzie dotyczyło to materiałów wideo ewentualnych. Dlatego zachęcam. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, chcecie móc pisać na YouTubie, nie tylko na Twitchu, na live, to zapraszam do wsparcia kanału. Póki co dziękuję za uwagę i widzimy się na live. Hejo.